wieczór, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj naszym gościem ponownie pan Paweł Soluch z firmy NeuroDevice. Porozmawiamy o kolejnym ciekawym urządzeniu opracowanym właśnie przez tę firmę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Urządzenie, które jeszcze tak naprawdę chyba nie ma swojej nazwy, a służyć ma do tego, ja nie wiem, czy ja dobrze powiem, bo chyba można jakoś tak w dużym uproszczeniu pewnie powiedzieć, że to urządzenie, wynalazek, który ma służyć do tego, żebyśmy jakoś w jakiś sposób nauczyli się mówić w momencie, kiedy zatracimy tę umiejętność. Tak, to mniej więcej tak to ma być. Wynalazek powstał w trakcie rozmów z naukowcami z UCL i z Goldsmith University oraz tutaj naszych takich własnych poszukiwań, ponieważ przez 2 lata pracowaliśmy nad przezczaszkowym stymulatorem mózgu. To jest takie urządzenie, które coraz bardziej wnika do terapii. Jest już zarejestrowane jako skuteczny środek leczniczy w terapii depresji, w terapii przetrwałego bólu, czyli takiego bólu pooperacyjnego, oraz w hamowaniu rozwoju tkanek nowotworowych, złośliwego guza mózgu, glioblastomę multiforme. Natomiast przed nami jeszcze kolejne wdrożenia. Mówi się o tym, że ten stymulator będzie pozytywnie działał w trakcie terapii pacjentów z autyzmem. No my wybraliśmy akurat tą wąską działkę, jaką są zaburzenia neurologiczne po udarach, po urazach mózgu. Przede wszystkim afazja, bo ona, czyli zaburzenie mowy, jest takim wzorcem i jedną z najlepiej rozpoznanych zaburzeń neurologicznych. No i tak jak pan wspomniał, rzeczywiście możemy nazwać to jeszcze w kategorii wynalazku, dlatego że jak dotąd powstał prototyp. Ten prototyp szczęśliwie wygrał konkurs Shiva's The Venture. To jest taki konkurs dla ważnych społecznie inicjatyw, biznesów, które mają przynieść skutek taki bardziej globalny, bo to rzeczywiście jest problem globalny. Zaburzenia mowy odcinają pacjenta, ale też wpływają mocno na rodzinę, bo trzeba sobie uzmysłowić, że pacjenci z afazją mają zachowany intelekt, mają sprawne ręce bardzo często, chociaż afazja też często współistnieje jako współistniejące zaburzenie do niedowładu. Ale w części osób oczywiście ręce prawidłowo pracują, w związku z tym można by było tych pacjentów wysłać do pracy z powrotem, ale nie mogą. Nie mogą, już są podizolowani. A jest to problem, który dotyka rocznie 30%, co najmniej 30% pacjentów z udarami mózgu. Tych pacjentów na całym świecie jest 10 milionów rocznie. Także to jest bardzo duża liczba. To nie tylko osoby starsze, bo również co czwarta osoba z udarem mózgu jest osobą poniżej 40 roku życia. No dobrze, to w takim razie jak to działa? W jaki sposób to urządzenie potrafi w jakiś sposób rehabilitować i uczyć nas od nowa tej umiejętności, jaką jest mówienie, która została w trakcie właśnie udaru w jakiś sposób ograniczona bądź całkowicie utracona? To urządzenie, rozumiem, że używamy skrótów, nie dlatego pan mówi uczyć od nowa, natomiast tak. chciałbym doprecyzować, że to nie jest na nowo nauka, co odzyskiwanie utraconych funkcji. Urządzenie działa na takiej zasadzie, że opiera się o bodźce elektryczne. My tymi bodźcami elektrycznymi podawanymi przez czaszkę wspieramy impulsy nerwowe, które, mówiąc tak bardzo w dużym uproszczeniu, łączą pracę poszczególnych ośrodków mózgu. I mamy ośrodki odpowiedzialne za rozumienie, mamy ośrodki odpowiedzialne za nadawanie mowy i w momencie, kiedy te ośrodki są uszkodzone, to urządzenie ma stymulować te ośrodki w mechanizmie plastyczności mózgu, czyli w odzyskiwaniu funkcji. Jeżeli te ośrodki są całkowicie uszkodzone, to stymulujemy wszystko, co jest dookoła tych ośrodków, tak żeby te pozostałe struktury mózgu zdrowe przejęły tą funkcję. Trzeci mechanizm, jaki jest, to czasem dochodzi do przerwania po prostu tylko połączeń i trzeba odbudować na nowo te połączenia. Także te impulsy elektryczne w ten sposób działają. Bardzo duży odzew jest po medialnych doniesieniach na temat tej wygranej. I też chciałem powiedzieć, na jakim etapie w tej chwili jesteśmy. Jesteśmy na etapie badań klinicznych. Będziemy teraz chcieli rozszerzyć te badania kliniczne o kilka ośrodków, stąd też ta wygrana da nam możliwość zapłacenia za te testy kliniczne. Równolegle istnieje
drugi podobny projekt w Stanach Zjednoczonych, oni też badają, testują to. No i będziemy chcieli jak najszybciej wprowadzić też testy na grupie klinicznej, czyli pacjentów, na grupie pacjentów z afazją, ale realnie to jest co najmniej pół roku od tego momentu, jak rzeczywiście zaczniemy te badania na grupie pacjentów z afazją. Mamy już prototyp, udało się wygrać konkurs, badania są prowadzone. Dotąd jakie są rezultaty tych badań? Rozumiem, że obiecujące, bo gdyby nie to, to by po pierwsze nie udało się wygrać konkursu, a po drugie no projekt by się nie rozwijał. Tak jest. W tej chwili mamy kilkanaście prac naukowych pokazujących efekt wpływu tej stymulacji elektrycznej na funkcje poznawcze. I rzeczywiście te wyniki są bardzo obiecujące. Wiemy o tym, że istnieje mechanizm przyspieszania efektów tej rehabilitacji, to po pierwsze, a po drugie sterowania efektów tej rehabilitacji u pacjentów, u których w początkowej tej fazie terapii nie było żadnych efektów, to znaczy oni nie rokowali. W związku z tym też te wyniki nas napawają optymizmem i rzeczywiście dają nam nadzieję na to, że to będzie działało w dużej grupie pacjentów. Myśmy kalkulowali, że średnio tego typu wsparcie terapii, bo my nie mówimy o rezygnacji z dotychczasowych form terapii, tylko po prostu wsparcie tej dotychczasowej terapii, ono przyspieszy tą terapię o co najmniej 30%, co jest bardzo istotne, tym bardziej, że tego typu urządzenie można też stosować w domu, czyli w Polsce mamy dostęp do terapeutów przez pierwsze 2-3 miesiące od udaru. Później pacjent musi sam sobie poradzić z tą rehabilitacją, najczęściej prywatnie. Natomiast tutaj będzie on zostawał jeszcze z tym urządzeniem na co najmniej kilka kolejnych tygodni. A druga rzecz jest taka, że średnio raz, dwa razy w tygodniu taka terapia ze specjalistą się odbywa. W związku z tym te pozostałe 3 dni w tygodniu pacjent mógłby ćwiczyć sam w domu. Powiedzieliśmy, jak to urządzenie działa. Ja właśnie chciałem zapytać, jak ono wygląda. Rozumiem, że to jest jakieś drobne urządzenie, nieduże, bo tak jak pan wspomniał, no, pacjent może je ze sobą zabrać do domu i korzystać z niego u siebie na miejscu. W tym momencie ten prototyp, który testujemy, on wygląda tak jak połowa starej kasety VHS. To jest taki trochę większy telefon, smartfon, trochę większy telefon komórkowy i trochę grubszy. Do tego podpięte są kable z elektrodami, które się umieszcza na włosach u pacjenta. Natomiast docelowo jest to zaprojektowane w formie takiego hełmu. Trochę jak połączenie takiej opaski, w jakiej kiedyś występowali tenisiści, ze słuchawkami na uszy. Takie połączenie. I w tym momencie też pracujemy nad użytecznością tego właśnie hełmu, tak żeby on pasował do każdego rozmiaru głowy. Dobrze, czyli jeszcze trochę musimy poczekać, aż ten wynalazek, można powiedzieć, okrzepnie zostanie wprowadzony. Tymczasem no, życzę sukcesów, tak? Mam nadzieję, że jakieś kolejne konkursy uda się wygrać i prace będą posuwały się do przodu, bo to wynalazek, który na pewno może nam pomóc w leczeniu takich trudnych zaburzeń, właśnie chociażby jak afazja. Serdecznie dziękuję. Gościem dzisiaj naszym był pan Paweł Soluch z firmy NeuroDevice. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc. Wieczór w Polskim Radiu 24. Zdziwienie tygodnia. Dobry wieczór, Anna Piotrowska. Witam w programie, w którym omawiamy najciekawsze publikacje, odkrycia naukowe ostatnich dni. Dziś za sprawą publikacji naukowców z University of Maryland zamieszczonej w tygodniku PNAS będziemy rozmawiać o grypie i sposobach jej rozprzestrzeniania się. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Panie doktorze, czy mamy już sezon grypowy w Polsce? Jak najbardziej, sezon grypowy trwa. Każdego dnia do kliniki, w której pracuję, przyjmujemy dzieci chore na grypę, a mówię o takich przypadkach, które zostały potwierdzone za pomocą badań wirusologicznych, czyli mamy pewność, że jest to grypa. W tej chwili dwójka takich dzieci leży przykładowo.
A w Europie też już jest grypa? Czy jak to najbardziej jest... Polska tu się nie wyróżnia specjalnie. Generalnie my, jeśli chodzi o grypę, dzielimy świat na półkulę północną i półkulę południową. Na naszej półkuli północnej zachorowania na grypę zaczynają się mniej więcej w grudniu, a kończą się w marcu ze szczytem w okolicach końca stycznia czy lutego. A gdybyśmy patrzyli na kalendarz, no to właśnie mniej więcej jesteśmy w tym okresie. A ten szczep, wirus grypy, który obecnie Państwo już potwierdzili, to jest jakiś wyjątkowy wirus? Znaczy, my aż tak dokładnych badań wirusologicznych nie prowadzimy. Z punktu widzenia klinicznego nam w zupełności wystarcza, że jest to grypa, ponieważ grypa jest jedną z tych chorób, gdzie mamy dostępne leki przeciwwirusowe, czyli możemy takich pacjentów leczyć. A czy to jest grypa A, czy grypa B, to ma to dla nas znaczenie drugorzędne, bo akurat leki, którymi dysponujemy, działają na oba typy wirusów, a z drugiej strony przebieg kliniczny jest nieodróżnialny, więc szczerze są to dywagacje bardziej epidemiologiczne, który rodzaj grypy nas atakuje. Zawsze z tego, co pamiętam, słyszałam, że wirus grypy rozprzestrzenia się poprzez kosłanie i kichanie. I to też tak było, że parę razy już zdarzyło mi się, co najmniej w życiu, że nie kaszl na mnie, bo prawda, mnie zarazisz. Tymczasem te badania naukowców z University of Maryland dowodzą, że kichanie i kasłanie tak naprawdę nie odgrywają głównej roli, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się tego wirusa. Pani redaktor, może powiem uściśle. Autorzy tego cytowanego badania wykazali, że w takim powietrzu, które wychodzi z naszych dróg oddechowych, kiedy akurat nie kichamy i nie kaszlemy, tylko normalnie oddychamy, a każdy z nas musi cały czas oddychać, również zawarte są wirusy. Natomiast nie prowadzono badań, która droga zakażenia jest najbardziej efektywna. Bo cóż autorzy stwierdzili? Autorzy stwierdzili, że wirus jest obecny, i to w największej liczbie, jasno to powiedzmy, w wydzielinie nosogardła, czyli tych popularnych smarkach, jeśli tego słowa mogę na antenie użyć, jest obecny również w wydzielinie z dróg oddechowych, która wydostaje się w takich tak nazwanych grubych kropelkach, jak my kaszlemy. To jest taki aerozol gruby. Wiadomo, od razu Państwu zdradzę, to zresztą jest logiczne i oczywiste, że im kropelka grubsza, tym krótszy ma dystans, a z kolei więcej tego potencjalnie materiału zakaźnego może zawierać. Ale, i to jest właśnie nowość w tym wszystkim, że jak spokojnie oddychamy, czyli nie kaszlemy, jak pani redaktor zauważyła, nie kichamy, to również to czyste, takie w cudzysłowie czyste, wydychane powietrze też ma w sobie wirusy. I teraz dopiero pozostaje otwarte pytanie, która droga ma największe znaczenie. W każdym razie wiemy dzisiaj jedno, że sama ochrona przed kichaniem, kaszlem i mycie rąk, czyli ochrona przed tymi wydzielinami ze strony nosogardła, nie wystarczy. To też jest ciekawe, bo powietrze, które wdychamy i wydychamy, no, w jakiś sposób nas otacza, prawda? No bo chodzimy, przemieszczamy się i tak dalej, i tak dalej. I ja też sobie tak pomyślałam, że dla takiej prewencji i zapobiegania rozprzestrzenianiu się grypy, no to ważne jest również to, żeby nie przebywać w tym samym pomieszczeniu, w którym przebywa chory. Dokładnie tak. Czyli generalnie unikać chorych, ale to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Przecież zwracam uwagę, że osoba, która będzie chora na grypę, już dzień przed wystąpieniem objawów jest zaraźliwa. Czyli ona jeszcze nawet nie wie, że jest chora, a już zaraża innych. Mało tego, współczesny styl życia, kiedy my mieszkamy w większości w dużych miastach, przebywamy w skupiskach ludzi, bo i centra handlowe, i zakłady pracy, i wszelkie instytucje publiczne, to jest nagromadzenie ludzi. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, jaki tłok panuje na lotniskach. Ja ostatnio, kilka miesięcy temu oglądałem lotnisko Heathrow, no tam przecież tłumy się po prostu mieszają w każdej minucie. Odległość między tymi ludźmi jest minimalna. Oni prawie jeden na drugiego wchodzą. Co sprawia, że jeżeli doszłoby do, powiedzmy, wybuchu epidemii choroby, która przenosi się właśnie drogą kropelkową, no to ja, to mielibyśmy chyba drugą Hiszpankę jak w 2018 roku. No właśnie, mija dokładnie 100 lat od wybuchu tej epidemii. Pandemii. Pandemii, tak, bo to była już epidemia o zasięgu światowym. No zginęły miliony osób. Podobno ten wirus był wyjątkowo zjadliwy. Dokładnie tak. W przeciwieństwie do tych klasycznych wirusów grypy sezonowej, które atakują najsłabszych, no bo proszę zobaczyć, kto choruje normalnie ciężko na grypę. Zdrowy 17 czy 18-latek? Nie. Chorują ciężko małe dzieci w pierwszych dwóch, powiedzmy, 5 latach życia. Chorują osoby 65+ i chorują osoby przewlekle chore. Bo jak ktoś już ma chore płuca, czy cierpi na chorobę serca, czy ma nawet problemy z odkrztuszaniem z racji zaburzeń neurologicznych, no to on jest automatycznie, taka osoba jest tak nazwaną grupę ryzyka, czyli że spodziewamy się, że zachoruje i będzie chorować ciężej,
z częstszym występowaniem powikła niż osoba ogólnie zdrowa. Natomiast ta grypa pandemiczna z 18 roku była inna. Kogo ona atakowała? Głównie ludzi młodych. Młodych, zdrowych. I to było nietypowe. Poza tym jej śmiertelność. Normalnie my mówimy, że na grypę osób umiera dużo osób i to jest prawda, ale to wynika niejako z ogromnej liczby zachorowań. Bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że szacunki są takie, że co roku choruje na grypę miliard ludzi, ponieważ nas jest dużo na tej ziemi. Nas jest prawie 7 miliardów, więc jak zachoruje miliard, to nawet jeżeli większość choruje łagodnie, nawet niewielki odsetek powikłań zmienia się w ogromną automatycznie liczbę, no bo proszę policzyć sobie, 1% z miliarda na przykład. No to jest bardzo dużo. Stąd grypa w dzisiejszym cywilizowanym świecie, kiedy my inne zakażenia jakoś tam opanowaliśmy, stała się najważniejszą chorobą zakaźną. No, powodującą chociażby w samej Polsce kilkanaście tysięcy hospitalizacji, prawdopodobnie takich wizyt lekarskich rzędu kilku milionów, bo to trudno to zliczyć, i co najmniej te kilkadziesiąt, kilkaset, a prawdopodobnie może i kilka tysięcy zgonów. Z tym, że wiecie Państwo, problem z przypisywaniem grypie zgonów jest taki, że kto umiera? Osoby, które są w ogóle schorowane. Czy jak ktoś choruje, ma swoje lata, ma te 65+, ma astmę, ma powiedzmy cukrzycę, jeszcze być może chorobę nowotworową i na to wszystko nałoży się grypa, to będzie ta kropla, która przepełni czarę. No ale patrząc na to z drugiej strony, gdyby nie grypa, ta osoba by jeszcze sobie trochę pożyła. No i teraz jest to kwestia bardziej taka akademicka, której chorobie ostatecznie przypiszemy zgony. Zazwyczaj u nas tak się zwykło robić, że pacjent przestaje oddychać, przestaje mu bić serce, w związku z czym się pisze niewydolność krążeniowo-oddechowa. No tak, ale tak naprawdę przyczyną była sama grypa. Przynajmniej tą bezpośrednią, bo gdyby jej nie było, to ta osoba by jeszcze mogła trochę żyć. No właśnie. To jest też ciekawe, że ci badacze, którzy zajmowali się sposobami rozprzestrzeniania się grypy, zdiagnozowali, znaczy najpierw sprawdzili, znaczy jakby przyjęli 355 ochotników z ostrą chorobą dróg oddechowych i potwierdzili ostatecznie mniej więcej w połowie przypadków tą swoją diagnozę, jeżeli chodzi o grypę, co pokazuje też, że sama grypa, znaczy same to, że na przykład kaszlemy albo nas boli gardło, no to już niekoniecznie od razu jest grypa, prawda? Dokładnie tak, tych wirusów oddechowych jest zdecydowanie więcej. Na przykład, jeżeli chodzi o małe dzieci, które trafiają w tej chwili do nas do szpitala, mamy bardzo dużo przypadków RSV. To jest wirus spokrewniony z grypą, bo to jest ta sama grupa wirusów, też wirus RNA, no ale nie jest to grypa. Natomiast objawy może dać ciężkie, z dusznością, ciężką włącznie. Także na podstawie samej kliniki, czyli jak nazwalibyśmy to objawów, nie możemy mieć pewności, czy to jest grypa, czy nie grypa. Powiem więcej, grypa też może przebiegać łagodnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, ktoś choruje łagodnie, albo wręcz praktycznie bezobjawowo, a jednocześnie ma styczność z osobami z grup ryzyka i to zakażenie przenosi. A w świetle artykułu, który tutaj wspólnie omawiamy, wynika, że nawet nie musi kaszleć, nie tak. Musi kichać. Wystarczy, że oddycha. A wiecie Państwo, co, ale oddychania się jest trudno powstrzymać. Ile możemy się powstrzymać od oddychania? To prawda. Czyli rozumiem, że jeżeli mamy chorego w domu na grypę, to należy go całkowicie odizolować, tak? Tak jak w przypadku ostrych takich chorób zakaźnych. Tak, powinniśmy. To jest nawet zalecane. W przypadku ogólnie zdrowych osób uważamy, że ta izolacja powinna trwać przynajmniej 24 godziny po ustąpieniu gorączki. A w przypadku osób powiedzmy zaburzonych odporności, to też 24 godziny po ustąpieniu gorączki, ale co najmniej 7 dni, czyli to, co wychodzi dłużej, tak? Czyli co najmniej 7 dni, ale 24 godziny po ustąpieniu gorączki. Jest taki sposób, prawda? Chodzi nam o to, żeby ta choroba się nie roznosiła. Jak już tu powiedzieliśmy, grypa przynosi się z powietrzem. Właśnie pani doktor powiedziała, że to jest nowe, że z powietrzem, które wydychamy. Ale generalnie okazuje się, że mimo, że ta grypa jest tak ważną chorobą, to tych różnych szczegółów tej pory nie znaliśmy. Cały czas nie wiemy dokładnie, na przykład ile osób, jaki procent zaraża się przez wydzieliny z nosogardła, a jaki procent przez kaszlenie osób chorych, a jaki procent przez to powietrze, które wydostaje się z dróg oddechowych przy zwykłym takim oddychaniu, czyli bez kaszlu, bez kichania. My tego nie wiemy. Tak, ta praca tylko dotyczyła tego, że kasłanie i kichanie nie jest tak naprawdę takim, niekoniecznie musi być główną drogą przenoszenia. Nie jest warunkiem koniecznym przenoszenia. Czyli mówiąc krótko, gdybyśmy tylko sobie zasłaniali
usta w czasie kaszlu, zasłaniali nos w czasie kichania, to nie wystarczy, żeby ograniczyć przenoszenie grypy. Czyli tak naprawdę najważniejsze jest też to, żeby z tą grypą nie chodzić do pracy, a wielu Polaków, prawda, łyka coś tam i zasuwa do pracy. Zgadza się, ale też nie wiem, czy robią to, wie pani, z pracoholizmu, czy z konieczności, bo jeżeli pracodawca oczekuje, żeby przyjść, to właśnie apeluje do pracodawców, że to się nie opłaca, bo jeżeli nawet ta jedna osoba przyjdzie do pracy chora, to na pewno i wydajność nie jest zbyt dobra. Jeżeli następnego dnia, czy za dwa dni, bo okres wylęgania grypy jest krótki, to 2-4 dni, zachoruje połowa pracowników, to się naprawdę nie opłaca. Z punktu widzenia ekonomicznego czysto opłaca się, żeby osoba chora została sobie te kilka dni w łóżku, zgodnie z tym, co mówię, 24 godziny po odgorączkowaniu uważamy, że przestaje być zaraźliwa dla otoczenia. Kiedy możemy podejrzewać, że mamy grypę i czym różni się grypa od przeziębienia infekcji grypopodobnej? Więc generalnie o grypie mówimy wtedy, kiedy czynnikiem etiologicznym jest wirus grypy. Czyli mówiąc krótko, pewność mamy wtedy, kiedy od chorego zrobimy badania. Wtedy jest pewność, bo mamy potwierdzone, mamy czarno na białym. Natomiast myśmy tu już rozmawiali, że podobny przebieg mogą dawać inne wirusy drugooddechowe, których jest mnóstwo. Ich jest ponad 200. Co my jeszcze wiemy? My wiemy, że jest pewna sekwencja zdarzeń. I tak, jak dzieci idą do szkoły we wrześniu, to zaczyna się w przychodniach, w szpitalach sezon na rinowirusy. To są te stosunkowo najłagodniejsze, najbardziej popularne wirusy tak nazwanych przeziębień. I jak to się manifestuje? Przeważnie to przebiega bez gorączki. Tak? Czyli człowiek się, dominą te objawy miejscowe ze strony górnych dróg oddechowych. Czyli oczywiście to też nie jest przyjemne, bo obrzęk nosa, kichanie, właśnie katar, którego w grypie niekoniecznie jest to objaw dominujący. Bóle gardła, prawda? Człowiek się źle czuje generalnie, ale to jeszcze jest do wytrzymania, trwa zazwyczaj koło 7 dni, przychodzi lekarstwa na rinowirusy i ma to z wrzesień. Potem mamy więcej październik, na studia udają się nam studenci, czyli kolejna grupa ma możliwość, żeby się zarażać. To jest taki, my to w szpitalach widzimy, zaczyna przychodzić właśnie wirus RSV i paragrypa. I mniej więcej dopiero koło stycznia, lutego przychodzi sezon na grypę. W związku z czym, panie doktorze, my nie musimy robić wszystkim badań, bo jeżeli my wiemy, że teraz jest szczyt sezonu grypy i mamy chociaż kilka przypadków potwierdzonych i przychodzą na następni pacjenci z dokładnie takimi samymi objawami, no to co mają? No to mają to samo. No to już wiadomo, że tak nazwane powiązanie epidemiologiczne, czyli że w trakcie sezonu epidemiologicznego, jeżeli dominują zachorowania na grypę, to prawdopodobnie większość naszych pacjentów ma grypę. A ile trwa grypa taka klasyczna? Tak, klasycznie w grypie najczęściej, jeśli mówimy o grypie, która przebiega bez powikłań, to gorączka powinna utrzymać się maksymalnie 3 dni, 4. Tak? Człowiek generalnie tym najważniejszym objawem, który w grypie występuje, no poza oczywiście gorączką, objawami strony układu oddechowego, jest takie dominujące osłabienie. To jest bardzo charakterystyczne dla grypy. Człowiek po prostu nie ma siły, jest to choroba obłożnie chora i należy się położyć. I odpocząć. Tak, zdecydowanie. Może inaczej, stworzyć warunki do zdrowienia. I tu pani redaktor od razu powiem, że swego czasu mówiło się, że mężczyźni tak mają przeziębienie, to dla nich jest obłożna choroba. I okazuje się, że wyniki badań, co prawda nieomawianych dzisiaj, też to potwierdzają. Mężczyzn testosteron osłabia, może on wzmacnia w innym zakresie, ale jeśli chodzi o odporność, osłabia. Ja chciałam tylko powiedzieć, że o tym rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Naszym tematem była męska grypa i to, jak w inny sposób chorują mężczyźni i kobiety. To jest prawda. To jest niestety prawda. Musimy kończyć tą naszą część programu. Ja przypomnę, że dzisiaj w programie Zdziwienie Tygodnia ze sprawą publikacji w KNAS-ie mówimy o grypie. Moim Państwa gościem jest pan doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tu Polskie Radio 24, minęła 22:30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Premier zadeklarował, że Polska jest krajem prounijnym. Mateusz Morawiecki uczestniczył w dyskusji dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej, która odbyła się podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos. W oświadczeniu opublikowanym na stronie kancelarii premiera, szef polskiego rządu zaznaczył, że niezależnie od wewnętrznych różnic występujących w kraju, żadna istotna siła polityczna w Polsce nie opowiada się za polexitem, a sam termin został ukuty przez tych, którzy nie mają o Polsce pełnej informacji. Morawiecki wyraził też głębokie zaniepokojenie nasilającymi się w Europie ruchami eurosceptycznymi. Dodał, że Brexit jest dla Unii Europejskiej bardzo niekorzystny. Premier dyskutował też o zagadnieniach związanych z obronnością. Podkreślał, że wyzwania w tej dziedzinie wymagają zdecydowanych działań. Chodzi m.in. o naruszenie przez Rosję integralności Ukrainy. Poza premierem
Udział w dyskusji wzięli między innymi sekretarz generalny OECD, minister finansów i gospodarki Francji oraz minister obrony Niemiec. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział podwyżki dla pracowników podległych mu służb mundurowych. Otrzymają je najniżej uposażeni policjanci i strażacy. Jak powiedział Joachim Brudziński w programie Gość Wiadomości, funkcjonariusze Stołecznej Komendy Policji od 1 maja dostaną specjalny dodatek w wysokości około 170 zł. Jak zaznaczył minister, pierwszą podwyżkę funkcjonariusze otrzymali w zeszłym roku, kolejna będzie w 2019. Brudziński zapewnił, że na podwyżki zostało zabezpieczone w budżecie 150 milionów złotych. Pieniądze otrzymają najniżej uposażeni policjanci, strażacy i inni funkcjonariusze służb mundurowych. Brudziński dodał, że będzie kontynuował działania swojego poprzednika, Mariusza Błaszczaka, między innymi poprzez przywracanie posterunków w małych miejscowościach. Za rządów PiS przywrócono 72 takie placówki. Prawie 5,5 miliarda euro, tyle Europejski Bank Inwestycyjny przyznał na rozwój polskiej gospodarki w ubiegłym roku. Środki przeznaczano na rozbudowę dróg i infrastruktury kolejowej. Ponad 1,5 miliarda euro zainwestowano w rozwój technologii innowacyjnych. Zaraz po Niemczech, Francji, Włochach i Hiszpanii Polska jest największym beneficjentem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Polska gospodarka jest stabilna, to sprzyja dalszej współpracy, mówi wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wasil Chudak. Wszystkich tych stron Polska jest bardzo ważny partner, jest to państwo i myślę, że tutaj to jest jasna strategia. Mamy tak nazywany plan Morawieckiego, gdzie są zadefiniowane te projekty, które są strategiczne, projekty, które mogą być finansowane i przez EPSI. Podobna suma do tej z 2017 roku trafi w polskie ręce również w tym roku, mówi kierownik polskiego oddziału banku Michał Majewski. Na pewno dojdą do tego projekty infrastrukturalne. Tu warto podkreślić, że już podpisaliśmy 3 umowy kredytowe. Jedna umowa kredytowa dotyczyła wsparcia sektora kolejowego. 2 projekty w mieście Poznań. Dzisiaj umowę z grupą PKP LHS. Będziemy kontynuować nasze wsparcie dla innowacyjności. Europejski Bank Inwestycyjny działa w Polsce od 27 lat i dotychczas zapewnił finansowanie w wysokości niespełna 65 miliardów euro. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. I na koniec zagranica. 169 rosyjskich sportowców weźmie udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Zawodnicy będą startować pod olimpijską flagą. Rosja nie może wystawić swojej reprezentacji, ponieważ rosyjski Komitet Olimpijski został zawieszony za wielokrotne łamanie przepisów antydopingowych. W Korei Południowej mogą wystartować sportowcy z Rosji, którzy nigdy nie byli zamieszani w aferę dopingową. W grudniu Moskwa wysłała do MKO listę ponad 200 zawodników, którzy wyrazili chęć udziału w zimowych igrzyskach. Jednak Komitet Olimpijski skreślił z niej kilkadziesiąt nazwisk. Nie dostali zgody na start utytułowani łyżwiarze, narciarze, bobsleiści i hokeiści. W niektórych dyscyplinach liczba rosyjskich zawodników będzie zbyt mała, aby mogli wziąć udział w sztafetach i konkurencjach drużynowych. W związku z taką sytuacją rozważano w Rosji bojkot igrzysk, ale o niepodejmowanie tak drastycznych kroków zaapelował do sportowców rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. MKO miał dopiero 28 stycznia ogłosić ostateczną listę Rosjan zaproszonych do udziału w olimpiadzie. Jednak wcześniej przekazał te informacje wiceprzewodniczący Komitetu Olimpijskiego Rosji Stanisław Pozdniakow. Według jego słów do Pjongczangu pojedzie 169 zawodników oraz ich trenerzy i obsługa techniczna, łącznie 340 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A igrzyska w Pjongczangu rozpoczną się 9 lutego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zdziwienie tygodnia. Anna Piotrowska, witam po przerwie. Dziś ze sprawą publikacji naukowców z University of Maryland zamieszczonej w tygodniku PNAS rozmawiamy o grypie. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przed przerwą rozmawialiśmy troszeczkę anegdotycznie o męskiej grypie. Ja wspomniałam, że jakby ten temat był w tej audycji już poruszany parę tygodni temu. To zresztą jest bardzo ciekawe, że mężczyźni poprzez testosteron tak no, gorzej znacznie reagują na różnego rodzaju choroby. Natomiast no, generalnie to jest tak, że na grypę też na przykład inaczej reagują osoby starsze, osoby dzieci, osoby zupełnie takie
zdrowi dorośli, tak? Czyli powiedzmy osoby no, w wieku produkcyjnym. Na czym polegają te różnice? Znaczy osoby należące, jakby to określamy, grup ryzyka chorują ciężej, to znaczy, że znacznie częściej rozwijają się u nich powikłania, znacznie częściej wymagają hospitalizacji, no i co tu dużo mówić, mają wyższy wskaźnik śmiertelności. Do tych osób, do grup ryzyka należą zarówno osoby chore, ale też osoby zdrowe, bo na przykład klasycznym przykładem to są małe dzieci. Małe dzieci w pierwszych 2 latach życia chorują na grypę ciężko, że to są zdrowe dzieci, ale dopiero są jeszcze układ odpornościowy się w przypadku rozwija. Podobnie ciężarne. Ciężarne są przecież zdrowe osoby, a chorują na grypę bardzo ciężko. A jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, to w zasadzie wszystkie choroby przewlekłe człowieka osłabiają, no mało która wzmacnia, w związku z czym też i grypa, no może z wyjątkiem zwykłego, niepowikłanego nadciśnienia tętniczego, to w zasadzie każda choroba przewlekła sprzyja rozwoju powikłaniom pogrypowym i ciężkim przebiegu grypy. Co nazywam przez ciężki przebieg grypy? Człowiek wyżej gorączkuje, dłużej ta gorączka się utrzymuje, no i większą częstością rozwijają się powikłania, takie jak czy zapalenie ucha środkowego w przypadku dzieci, czy zapalenie płuc w przypadku osób dorosłych. Mhm. To jest też ciekawe, te powikłania. Ja mam koleżankę, która teraz niedawno zachorowała właśnie na grypę i poszła do lekarza i ten lekarz wręczył jej od razu receptę na antybiotyk, mówiąc, wykupi go pani, jak będzie gorzej. Czy to jest dobra strategia? Ja bym był ostrożny z taką strategią, dlatego że nie potrzeba nam bakterii, sam wirus grypy jest równie groźny i wystarczy do rozwoju powikłań. Zapalenie płuc, które rozwinąć się może w przebiegu grypy, może wynikać z samego działania wirusa grypy, jak i rzeczywiście nadkażenia bakteryjnego, ale czasami trudno określić, jaki procent tego zapalenia płuc to jest wirus, a jaki procent to bakteria. Także bez wykonania badań, bez konsultacji lekarskiej bardzo trudno to stwierdzić, więc nie wiem, z jakiego powodu lekarz taką decyzję podjął. Być może przewidywał rozwój powikłań i nie chciał, żeby ten pacjent drugi raz do niego przyszedł. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Ale rozumiem, że wtedy należy wstrzemięźliwie podchodzić bardzo do tej kwestii antybiotyku. Należy bardzo ostrożnie podchodzić, dlatego że antybiotyk nie ma działania przeciwwirusowego. Również liczenie na to, że podany profilaktycznie zapobiegnie zakażeniu bakteryjnemu jest dużą naiwnością, dlatego że bakterii jest tak wiele, że zawsze znajdzie się w otoczeniu taka bakteria, która akurat na ten antybiotyk będzie oporna, czyli niewrażliwa. I wtedy ona wywoła nadkażenie. Badania naukowców z University of Maryland, które są jakby pretekstem naszego dzisiejszego spotkania, pokazują, że do rozprzestrzeniania się grypy nie dochodzi przez kichanie i kasłanie. Wystarczą wirusy zawarte w wydychanym powietrzu. Co ciekawe, tych wirusów wydaje się być więcej w powietrzu wydychanym, jeśli osoba była wcześniej zaszczepiona na grypę. Co pan ma to? I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja znam wyniki badań, że generalnie szczepienia, które są zalecane na przykład w pewnych grupach, generalnie wszyscy powinniśmy się zaszczepić przeciwko grypie, bo to zapobiega zachorowaniom, a jeżeli nie zapobiegnie, to przynajmniej łagodzi przebieg grypy. To jest bardzo duża korzyść. Ale są pewne szczególne grupy. Na przykład właśnie należą do nich pracownicy ochrony zdrowia, tak jak ja, czy powiedzmy nie lekarze, panie pielęgniarki. My powinniśmy się wszyscy szczepić przeciwko grypie, nie tyle dla siebie, co dla naszych pacjentów. Bo tu chodzi o kwestie bardziej etyczne. Osoba, powiedzmy taka jak ja, prawdopodobnie ciężko na grypę jeszcze nie zachoruje. Ale nawet nie wiedząc o tym, że jestem chory, mogę ją rozprzestrzeniać wśród pacjentów, wśród których jest wielu pacjentów z problemami przewlekłymi, no bo nikt zdrowy do szpitala to raczej nie trafia. I były badania, które mówiły, że osoba szczepiona ma mniejszą zaraźliwość niż osoba nieszczepiona. Są takie badania, na przykład prowadzone na populacji pracowników ochrony zdrowia, przed Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Stąd właśnie powszechne zalecenie, powiem Państwu więcej, wymagania. Są szpitale amerykańskie, w których albo się zaszczep przeciwko grypie, a nie, to się zwolni, bo jest to warunek, no proszę wyobrazić sobie oddział onkologiczny. No tak, to prawda. Jak będzie chorować pacjent, który ma rozsiany nowotwór, jest leczony cytostatykami i dla niego grypa to może być choroba śmiertelna. Więc w takim przypadku no, nikt nie chce ryzykować, a no, jak mówiłem, od kaszlenia to się jeszcze można powstrzymać, ale już od oddychania to raczej nie. Mhm. Więc to jest zaskakujące, co pani redaktor mówi. Tylko ja mam zwrócić też uwagę na zawartość tych wirusów w poszczególnych badanych próbkach. Ja, o ile dobrze pamiętam, w tych powietrzu wydychanym tam było rzędu 1000 wirusów, prawda, w jednej jednostce. W przypadku wydzieliny z nosa i z gardła, czyli
czyli tego śluzu, który mamy w górnych drogach oddechowych, tam to było rzędu 10 do 8, czyli około 100 tysięcy, czyli mówiąc krótko, 10 tysięcy razy więcej niż w tym powietrzu wydychanym w drogach oddechowych. Pytanie, czy to ma znaczenie? Ja myślę, że już teraz powiem Państwu, że jak się przenosi grypa. Ona się nie tylko przenosi przez kichanie, przez kaszlenie i przez oddychanie, jakby z tej pracy wynikało, ale też przenosi się przez nasze takie, nazwijmy to, niezbyt higieniczne zachowania. Bo wyobraźmy sobie na przykład, że ktoś czyścił sobie nos i tą ręką, no, nie, jakby to mówić, skażoną, na przykład dotykał klamki, naciskał guziki, do guziki w windzie i potem my też to dotykamy, no bo w windzie, chcąc nie chcąc, nie jest to przyrząd indywidualny, więc się osób jeździ. Jeżeli my po takim dotknięciu mamy tych wirusów, no wyobraźmy sobie, tam 10 do 8 jest w, powiedzmy w przypadku wydzieliny górnych dróg oddechowych i czasami mamy takie nawyki, coś nas zaswędzi, podrapiemy się w oko, gdzieś wokół ust, wokół nosa, tym palcem będziemy, powiedzmy, manipulować, no to my stwarzamy idealne warunki do przeniesienia, bo wtedy jakby dotykamy błony śluzowej, która jest podatna na zakażenie. No tak, ale z tej pracy wynika, że w przypadku osób, które zostały zaszczepione na grypę, są jakby bardziej wirulentne, czyli tego wirusu zgadza mają... się. Wydalają, wyszło na to, a naukowcy to wykryli, że wydalają w powietrzu wydychanym dwukrotnie więcej, mniej więcej wirusa niż osoby nieszczepione. I powiem, że na tym etapie nie umiem tego skomentować. Po prostu nie wiem, dlaczego tak jest. Ale ciekawe. Jest to bardzo ciekawe i powiem więcej. To jest zaskakujące, bo myśmy się czegoś takiego nie spodziewali, bo większość tych wyników wyszły rzeczy dość oczywiste. To znaczy, wyszły, że na przykład największa zaraźliwość jest pierwszego dnia, że drugiego dnia ona spada, bo liczba wirusów się zmniejsza w wydzielinach. Trzeciego dnia jest jeszcze mniej. Wyszło też ciekawe, że im ktoś ma wyższy wskaźnik BMI, czyli mówiąc krótko, im jest bardziej otyły, tym wirusu wydala więcej. Wyszło, że mężczyźni w jednym, powiedzmy, takim kaszlnięciu wydalają 3 razy tyle wirusów niż kobiety. Proszę zobaczyć, jakie są różnice między płciami, nawet pod względem zaraźliwości grypy, a kobiety z kolei częściej kaszlą. Bardzo dziwne różnice wyszły. Ja myślę, że ta praca jest świeża, trzeba to dobrze przemyśleć i pewnie wymagane będą dalsze badania, żeby stwierdzić, jak to się przekłada na praktykę. Czyli tak naprawdę najgorszym naszym wrogiem, jeżeli chodzi o grypę, jest szczepiony mężczyzna. Gruby jeszcze. Gruby. Otyły, tak? I starszy, bo nie, przepraszam, młodszy. I młodszy tym tak. Miał więcej wirusów w wydzielinie, tak? No, proszę Państwa, ale generalnie to myślę, że to jest wszystko jedno, od kogo się zarazimy. To jest w ogóle też pytanie, ile wirusów w ogóle musi nas dotrzeć, żeby się zarazić. Nie jest to dość jasno określone. Ta dawka tak nazwana zarażająca, bo to nie jest tak, że jak jeden wirus do nas, proszę Państwa, trafi, to od razu choruje. Na szczęście tak nie jest. Nawet jeden wirus HIV nie wystarczy do zakażenia. Tego musi być więcej. I każda choroba ma swoją taką tak nazwaną dawkę zakażającą, czyli ile tych wirusów minimalnie musi dostać się do organizmu, żeby doprowadzić do rozwoju choroby. Również o liczbę organizm jest w stanie opanować. Tego dokładnie nie wiemy. Czyli w takim razie szczepić się, czy się nie szczepić? Nie, no, powiem tak, to jest jedno badanie. Natomiast mamy dowody z wielu badań od lat prowadzonych, że szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowania i co najważniejsze, łagodzą przebieg. Też w tym samym roku, to znaczy nie wiem, czy na początku 2018 roku, czy pod koniec 2017 ukazały się prace, które na przykład dowodzą, że szczepienie, zwłaszcza takie co roku, powoduje, że osoby starsze rzadziej trafiają na oddział intensywnej terapii. Czyli mówiąc krótko, takie wielokrotne szczepienie łagodzi przebieg grypy. I o to nam chodzi często, bo muszę zwrócić uwagę, jeżeli grypa przebiegnie w takim typowy sposób, czyli że nawet mamy gorączkę, nawet źle się czujemy, ale nie doprowadzi do rozwoju powikłań, to tragedii nie ma. No, każdy z nas te kilka dni poleży. Już pomijam, że mamy leki przeciwgrypowe i nie mam na myśli tych takich leków, które tylko gorączkę obniżają czy odtykają nos, tylko leki przeciwwirusowe, które rzeczywiście hamują replikację wirusa i działają przyczynowo. Mamy oseltamivir, to jest właśnie taki środek przeciwwirusowy od kilku, co najmniej lat dostępny bez problemu w Polsce. Ja rozumiem też, że te leki tak naprawdę, które możemy podać, to są w stanie no, zmniejszyć ryzyko tego, że na przykład nasza babcia czy dziadek no, rozwiną te powikłania, ale jeszcze jeżeli go szczepimy, to tak naprawdę już w ogóle zmniejszamy dokładnie ryzyko. Dokładnie tak. Właśnie pani rektor użyła właściwego słownictwa. To znaczy, my tutaj, to jest pewne prawdopodobieństwo, że tak naprawdę ja powiedziałem, że co roku choruje powiedzmy 10% dorosłych na grypę, prawda? Choruje 20-30% dzieci, ale nie wiemy, kto konkretnie będzie chorował.
Zazwyczaj to są takie tak nazwane takie grupy, bo zazwyczaj chorują całe rodziny. Ja to obserwuję moich pacjentów i u siebie też. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, zachorowało najpierw moje młodsze rodzeństwo, a później zachorowali rodzice, a ja przez 3 dni, proszę Państwa, byłem pozbawiony obiadu, dlatego że nie miał do kogo przygotować. To się pamiętam smak rosołu, który przyniosła sąsiadka, która stwierdziła, że się nad nami zlituje i coś nam do jedzenia przyniesie. No bo ja tak siedziałem, rodzice rozłożeni, macie Państwo, znacie pewnie takie swojego dzieciństwa przykłady, że chorują wszyscy w domu są obożnie chorzy. Ale po tych kilku dniach jakoś tam się czują lepiej i wstają. Natomiast w przypadku osoby starszej czy przewlekle chorej, no obawiamy się, że taka osoba będzie musiała trafić do szpitala. Rozwinie się być może bakteryjne, wtórne zapalenie płuc, a być może w ogóle choroba się skończy bardzo źle, no bo będzie to ta ostatnia choroba, która już przepełni tą czarę schorzeń u osoby starszej. W chwili obecnej no jesteśmy już w sezonie grypowym. Czy w takim razie warto się jeszcze na grypę zaszczepić? Z tym szczepieniem to jest dokładnie tak jak z ubezpieczeniem autokasko. To znaczy, jeżeli zdążyłem przed chorobą, to warto. Jeżeli ktoś nas jeszcze nie chorował, a ten szczyt sezonu grypowego jest chyba jeszcze przed nami, bo oczywiście to jest przewidywania, tego Państwu z całą pewnością nie powiem, ale mamy obserwacje z półkuli południowej, bo na półkuli południowej, czyli tam Australia, prawda, Ameryka Południowa, tam grypa przechodzi wcześniej. U nich szczyt sezonu grypowego to jest, proszę Państwa, mniej więcej w sierpniu, czyli jak u nas w ogóle się o grypie nie myśli, to oni już mają właśnie wtedy. Bo u nich jest wtedy zima, tak? Dokładnie, u nich wtedy jest zima i powiem Państwu, że jak w czasie przygotowaliśmy się do Olimpiady w Rio, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to niedawno przecież było, to cała polska ekipa olimpijska, oczywiście ci, którzy chcieli, została zaszczepiona przeciwko grypie, zużyto szczepionki dla półkuli południowej. Nam chodziło o to, żeby właśnie nie zachorowała w czasie zawodów, no bo, panie rektor, jak osoba chora, nawet gdzieś tam decydują w przypadku takich sportu wyczynowego ułamki sekund, jakieś centymetry w przypadku, powiedzmy, biegów, no to jak tu ma człowiek chory, czy nawet lekko, gdyby miał lekko przechodził taką grypę, ten medal zdobyć. No tak, to wiadomo jest, że spada wydajność organizmu, jeżeli mamy chorobę. Czyli co, jeżeli jeszcze nie chorowaliśmy, to możemy jeszcze się zaszczepić. O ile, proszę Państwa, znajdziecie szczepionkę, bo brakuje. Teraz wszystkiego brakuje. Czyli rozumiem, że wszyscy już zdążyli się zaszczepić i dlatego nie ma tej szczepionki. A jaka jest w ogóle skuteczność tych szczepionek na grypę? Skuteczność szczepionek przeciwko grypie jest, co tu dużo ukrywać, umiarkowana. My ją tak szacujemy na 50, 60, maksymalnie 70%, bo najważniejszą taką przesłanką, która wpływa na skuteczność, jest to, jak dobrze są dopasowane szczepy, które wchodzą w skład szczepionki w stosunku do tego, co nam przyjdzie w sezonie epidemicznym. A ponieważ szczepionka jest produkowana wcześniej, oczywiście to nie jest zgadywanie, to są racjonalne decyzje, które wynikają z światowego monitorowania nadzoru nad grypą. Są takie ośrodki, które cały czas pobierają materiał do osób chorych i my mniej więcej wiemy, co w trawie piszczy. No ale grypa potrafi nas zaskoczyć. Grypa jest takim wirusem, który bardzo szybko mutuje. Trochę tak jak kostka Rubika. On się zmienia błyskawicznie i może okazać się, że szczepionka, która została te kilka miesięcy wcześniej przygotowana, no akurat nie odpowiada swoim składem krążącym wirusom grypy. No ale jakaś tam śladowa odporność zawsze zostaje, w związku z czym przynajmniej tyle zyskujemy, że powinniśmy chorować łagodniej. No ale ona nie zawiera teraz w chwili obecnej już tylko jednego wirusa. Zgadza się. Aktualne szczepionki zawierają aż 4 wirusy grypy, wychodząc z założenia, że łatwiej jest trafić, mówiąc krótko, jeśli trafia się większą liczbą. W tej szczepionce 4-waletnej, która w tej chwili jest dostępna, w porównaniu z tą szczepionką używaną do tej pory, jest ułożony dodatkowy szczep wirusa grypy typu B. Akurat grypa typu B, która klinicznie jest nieodróżnialna od grypy typu A, ma dwie takie linie genetyczne, nazwane od miejsc, w którym została odkryta. Jest mianowicie linia Victoria z Australii i linia Yamagata z Japonii. I w tej chwili okazało się, że o ile kiedyś zazwyczaj jedna z tych linii dominowała, w tej chwili mamy coraz częściej do czynienia, że w danym sezonie grypowym występują obie linie. Stąd konieczność rozszerzenia tej szczepionki. A z tego, co pamiętam, w tej pracy też została przekazana, że ta linia, znaczy ten szczep B rzadziej występuje niż szczep A. Tak, on generalnie jest odpowiedzialny mniej więcej za 1/5 zachorowań. Ale wracam do epidemiologii grypy. Grypa jest tak częstą chorobą, że nawet niewielki procent z tej ogromnej liczby jest dużą liczbą. Pani redaktor, no bo jeżeli mówimy, że szczepionka jest, powiedzmy, umiarkowana i skuteczna, no powiedzmy 50%, czyli w Polsce choruje rocznie, powiedzmy, 3-4 miliony ludzi, no to znaczy, że połowa z nich by nie musiała chorować. No to jest kwestia uniknięcia miliona czy 2 milionów zachorowań.
Coś, co wydaje się nam w sensie jednostkowym zachoruje albo nie zachoruje, w sensie zdrowia publicznego, to jest ogromną wartością do zyskania. Stąd w takich krajach, na przykład Stany Zjednoczone, to są, to trudno ich podejrzewać, proszę Państwa, o to, że oni wyrzucają pieniądze. Wyszczepialność w grupach ryzyka to sięga 80-90%. No ale czasami jest tak, że nawet się zaszczepimy na tą grypę i chorujemy. No, zgadza się. Jak powiedziałem, skuteczność nie jest 100%, jest rzędu 50%, ale proszę patrzeć na to w ten sposób. Pytanie, jak chorujemy, bo my niestety nie wiemy, co by było, gdybyśmy się nie zaszczepili. To znaczy, mamy tylko wyniki badań, które wskazują, że szczepienie przeciwko grypie, jeżeli nawet nie zaobiegnie chorobie, to łagodzi jej przebieg. Jakby schodzimy o piętro niżej, już powiem, co mam na myśli. Jak powiedziałem, grypa jest odpowiedzialna, może przebiegać po zemkliczym różnie. Można chorować całkiem łagodnie, wtedy wygląda tak przeziębienie, tylko że jest wywołane przez wirus grypy. Prawdopodobnie tak jest najczęściej. Można chorować tak książkowo, czyli te wszystkie objawy, wiecie Państwo, bóle głowy, bóle mięśni, zesopoczucie, gorączka bardzo duża, dreszcze, czyli to, co nazywamy popularnie grypą, to jest ten klasyczny przebieg. I liczbę takich przypadków w Polsce szacujemy na 2, 3, może 4 miliony. Do szpitala trafia tylko kilkanaście tysięcy, czy to są te najcięższe przypadki. No i powiedzmy, według szacunków takich matematycznych, około 6 tysięcy, według oficjalnych danych, kilkadziesiąt osób rocznie z powodu grypy umiera. Czyli mam taką piramidę. I jeśli dzięki szczepieniu byśmy tylko zeszli piętro niżej, no to przyzna pani rektor, że jest ogromna różnica. Na przykład zamiast umrzeć, trafić tylko na oddział intensywnej terapii. No tak. Albo zamiast leczyć się w szpitalu, nawet ciężko chorować, ale w domu. Albo powiedzmy zamiast choroby obłożnej, takiej kilkudniowej, jeden dzień czy dwa źle się czuć. No to jest ogromna różnica. No jest to różnica, zwłaszcza, że chorowanie w szpitalu zdecydowanie jest też bardzo stresujące, prawda? I dla wielu osób, które no powiedzmy już mają nadwątlone zdrowie, może właśnie być no, tym czynnikiem, który sprawi, że na przykład te powikłania będą znacznie bardziej ostre. Dokładnie. Poza tym pobyt w szpitalu no, wiąże się na przykład z ryzykiem zakażeń szpitalnych. No wiadomo, szpital to jest ostateczność. Jeżeli tylko możemy, staramy się wszystkich leczyć ambulatoryjnie. A proszę powiedzieć, bo często mówi się, że szczepionka na grypę daje takie objawy grypopodobne, że człowiek się czuje gorzej, źle. Czy to rzeczywiście tak jest, czy to jest jakaś koincydencja przypadkowa? Czy i tak, i nie. Bo takie badania, gdzie jako grupy kontrolnej podawano, znaczy może w grupie kontrolnej podawano placebo. Takie badanie się jedzą wetyczne się nie robi, bo proszę sobie wyobrazić sytuację. To znaczy co, mamy chorych narażać na ryzyko grypy tylko po to, żeby zbadać, jakie są możliwe skutki szczepienia. Wiecie Państwo, komitety etyczne by nie bardzo przychylnym okiem na coś takiego patrzyły. Ale jeszcze w latach 80. takie badania wykonywano. I co się okazało? Okazało się, że jedyne znamiennie statystycznie istotne różnice dotyczyły objawów miejscowych. Czyli rzeczywiście osoby szczepione bolała ręka. No to nie da się ukryć. Szczepienie daje uboczne skutki w postaci dolegliwości miejscowych. Ale już jeśli chodzi o to objawy ogólne, czyli te takie złe samopoczucie, stany podgorączkowe czy wręcz gorączka, to nie było różnic między grupami. Czyli okazuje się, że inne czynniki mają wpływ. Na przykład, proszę Państwa, to co nie bierzemy pod uwagę, jak ktoś idzie do przychodni, być może w poczekalni się czymś od innych pacjentów zaraża i potem rzeczywiście źle się czuje, wiąże to ze szczepieniem, ale wynika to z zarażenia, które nastąpiło w poczekalni. Albo na przykład przyszedł w okresie wylegania choroby. Przecież my nie wiemy. W okresie wylegania choroby z definicji nie ma żadnych objawów. Natomiast wierzę, że szczepienia, podobnie jak proszę Państwa każde leki, no mają działania niepożądane. To jest zrozumiałe. Niemniej jednak i tak są rozwiązaniem bezpieczniejszym niż brak szczepienia. Bo my, proszę Państwa, mamy taki wybór. Mamy wybór następujący. Albo powiedzmy szczepimy się i godzimy się na to ryzyko niepożądanych działań, licząc na ochronę, którą szczepienie zapewnia. Albo się, proszę Państwa, nie szczepimy, licząc na nasze szczęście, że nam się po prostu uda, że tym razem sąsiad zachoruje. I tak rzeczywiście bywa. To jest troszeczkę jak z takim, jak z taką grą w pokera. Albo ruletka. No, ale poker jest chyba lepszy, bo w pokerze możemy, proszę Państwa, nie pokazywać karty i udawać, że jesteśmy mocni, prawda? I dopóki choroba nie przyjdzie, nie powie sprawdzam, no tak, to nie wiadomo. Jak, proszę Państwa, ktoś to jest pytanie, które mi pacjenci regularnie zadają przed wyjazdem w kraje tropikalne. Mówią, to po co tam się szczepić? No, czy sąsiad był, powiedzmy, nic się nie szczepił, nie wrócił zdrowy.
No to prawda, bo te choroby nie są znowu takie częste, tylko że ryzykował. Zupełnie tak samo jakby z jazdą, powiedzmy, pijanemu. No ileż mam naszych znajomych, no przyznajmy się z ręką na sercu, zdarzyło im się, powiedzmy, po wypiciu tam jednego czy dwóch piwek jechać samochodem i nic się nie stało. Czy w ten sposób udowodnili, że to jest właściwe zachowanie, czy to jest bezpieczne? No zdecydowanie nie. Mówimy teraz o takiej klasycznej grypie, ale wszyscy pamiętamy, że jeszcze parę lat temu albo kilkanaście lat temu taką grypą, która się pojawiła i spędzała sens powiek wszystkim epidemiologom, była grypa ptasia albo grypa świńska. Czy te grypy wciąż nam zagrażają? Tak, cały czas nam zagrażają. Ja ostatnio czytałem tutaj przed przyjściem do studia artykuł, doniesienia na temat właśnie grypy ptasiej, których przypadków jest najwięcej w Hongkongu, w ogóle w Chinach. Jakoś tak się składa, że Chiny z racji ogromnej liczby ludności i takiej ścisłego kontaktu też ludności z ptakami, bo na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, że tam w ogóle ptactwo, przede wszystkim kury, cieszą się wielkim uznaniem jako przysmaki. A porządny Chińczyk kupi tylko żywego ptaka, bo uważa, że inny nie ma pewności, że jest świeży. Tylko jak jest żywy, no to ta pewność rzeczywiście wtedy jest. W związku z czym łatwo o przenoszenie zakażeń od zwierząt, w tym wypadku od ptaków, do ludzi. I tych przypadków ptasiej grypy cały czas jest. Tylko że w porównaniu z przypadkami grypy sezonowej, no to jest niewielka liczba, powiedzmy kilka tysięcy, z tym, że ten przebieg jest o wiele cięższy. No właśnie, czy te wirusy od zwierzęce są bardziej niebezpieczne dla człowieka? Tak, dokładnie tak. To jest ogólna reguła, że nowy wirus jest z reguły dużo groźniejszy niż wirus taki stary, z którym jesteśmy przyzwyczajeni. Wirus wbrew pozorom no nie ma jakby interesu, żeby zabić swojego żywiciela. No szczerze, proszę zwrócić uwagę, jakie cechy wirusa będą sprzyjać jego rozprzestrzenianiu. Właśnie wtedy, kiedy będzie stosunkowo łagodny, bo wtedy żywiciel zamiast leżeć w łóżku albo szybko umrzeć, to będzie ten wirus rozprzestrzeniał, czyli powinien właśnie chodzić i jeszcze dużo zarażać. Czyli idealny jest wirus taki, który tak za bardzo człowieka nie osłabia. I te są preferowane. Stąd choroba, która towarzyszy nam od lat, z reguły ma tendencję do łagodzenia. Natomiast nowe wirusy są przeważnie bardzo groźne. Na całe szczęście te wirusy grypy ptasiej nie są bardzo zaraźliwe. To znaczy przeniesienie od człowieka do człowieka należy do rzadkości. Generalnie zarażamy się nimi od ptaków. Moim Państwa gościem był pan doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Anna Piotrowska, do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. W najbliższą sobotę w audycji Utracone, Odzyskane o 13.15 gościć będzie dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. Zapytamy o wystawę Stanisława Wyspiańskiego, która właśnie rozpoczęła się w Krakowie. Zastanowimy się też, dlaczego Wyspiański tak bardzo bliski jest sercom Polaków. Zapraszam serdecznie, Magdalena Ogórek. Już starożytni wiedzieli, że nastawienie do życia ma niebagatelny wpływ na proces leczenia w przypadku choroby. Kluczem do sukcesu jest całościowe, czyli holistyczne podejście do pacjenta. O tym, na czym opiera się medycyna integralna i jakie korzyści z niej płyną, opowiedzą goście audycji Na Zdrowie. Zapraszam w najbliższą sobotę po 16.30. Do usłyszenia, Elwira Kaganowicz. Autopromocja. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, zbliża się 23. Czas na informacje dnia. Minister Brudziński zapowiada zmiany w prawie dotyczącym symboli totalitaryzmów. O wprowadzanej reformie organizacyjnej spółki TVP rozmawiała dzisiaj Rada Mediów Narodowych i Telewizja Polska. Szkoci zajadają się dzisiaj narodowym specjałem haggisem. Dziś noc poezji i tej specyficznej potrawy. Światy literackie i kulinarne dzisiaj w Szkocji się łączą. Paweł Zieliński, zapraszam. Szef MSWiA chce zmian w prawie dotyczącym symboli totalitaryzmów. Joachim Brudziński
Polski powiedział w programie Gość Wiadomości, że będzie konsekwentnie zwalczał przejawy propagowania takich symboli. Ja jako minister spraw wewnętrznych i administracji mogę zapewnić tylko o jednym. Podległe mi służby mundurowe będą z pełną konsekwencją i stanowczością zwalczać każdy przejaw jakiejkolwiek afirmacji, gloryfikacji czy propagowania, czy to hitlerowskiego, niemieckiego nazizmu, czy komunizmu. Ale też powiedzmy sobie wyraźnie, że jest to Bogu dzięki i na szczęście w Polsce margines, natomiast niekoniecznie jest to margines chociażby u naszych zachodnich sąsiadów. Minister Brudziński dodał, że za czasów koalicji PO i PSL nie zdelegalizowano ani jednej organizacji odwołującej się do totalitaryzmu hitlerowskiego albo komunistycznego. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zatwierdziła poprawki Senatu do projektu nowelizacji ustawy o Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali za wszystkimi 5 propozycjami zmian wprowadzonymi przez Senat. W opinii przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego nowelizacja ustawy wprowadzi bardzo duże zmiany w pracach Komisji Weryfikacyjnej. Komisja będzie mogła działać szybciej, będzie miała możliwość nakładania znacznie większych kar na osoby, które się nie stawiają przed komisją. Również będzie mogła nawet nałożyć do 1 000 000 zł na czyścicieli kamienic. Będzie miała możliwość również do wnioskowania, do prowadzenia ludzi na posiedzenia komisji, dlatego prawdopodobnie nie będzie już takiej sytuacji, że ktoś będzie w sposób uporczywy unikał posiedzenia tego organu państwowego, który ma przed sobą bardzo ważne zadanie. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej dodał, że gremium badające reprywatyzację w Warszawie będzie miało możliwość wydania większej ilości decyzji niż dotychczas, ponieważ nie wszystkie sprawy będą badane podczas rozpraw. Komisja Ustawodawcza będzie rekomendowała posłom przyjęcie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy. Senat w przyszłym tygodniu zajmie się projektem nowelizacji regulaminu, który znosi tajność głosowań, zapowiedział marszałek Izby Stanisław Karczewski. Opublikował też treść uchwały z regulaminu Senatu uchwalonego 23 listopada 1990 roku. Usuwa ona zapisy o głosowaniu tajnym. Zgodnie z deklaracją przedkładam senatorom nowelizację regulaminu polskiego Senatu znoszącą tajność głosowań, czytamy na Twitterze marszałka Senatu. Rada Mediów Narodowych rozmawiała z kierownictwem Telewizji Polskiej o wprowadzanej reformie organizacyjnej spółki. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański powiedział po spotkaniu dziennikarzom, że temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Rady. Pewne rozwiązania tej reformy wzbudziły opinie krytyczne czy pewne obawy i wątpliwości. Będziemy sobie to wyjaśniać dalej, chociaż doceniamy też intencje kierownictwa telewizji, żeby wyjść z tego, co jest w tej chwili, a co jest sytuacją zastaną od lat w telewizji, to znaczy, że gdzieś się ten proces decyzyjny bardzo rozmywa. Nie jest jasne, kto ostatecznie podejmuje decyzję o kosztach programu, o osobach zatrudnionych. Reforma organizacyjna spółki ma ruszyć od kwietnia i obejmie piony programowania, kreacji i produkcji. Biuro Spraw Korporacyjnych TVP podkreśla, że jej główną ideą jest spójne zarządzanie ofertą programową oraz odbudowanie i rozwój telewizji publicznej, kreacji i produkcji wewnętrznej. Dziś w Szkocji noc poezji i haggisu, narodowej potrawy. Burns Night to uroczysty wieczór, podczas którego Szkoci wspominają swojego narodowego poetę. W programie wieczoru są też tańce, a głównym daniem są właśnie podroby zaszyte w owczym żołądku, na których cześć słynny poeta napisał kiedyś wiersz recytowany dziś na początku kolacji. Therefore your honest, sunsy face, great chieftain of the pudding race. Światy literackie i kulinarne dzisiaj w Szkocji się łączą. Na wieczorny ceremoniał z okazji święta składa się uroczyste wprowadzenie potrawy przy dźwięku dud. Czy też toast na cześć panie, ciągnące się nierzadko kilkanaście minut, żartobliwe podziękowanie dla tych, którzy strawę przygotowali. Tradycyjnie były to kobiety. Robert Burns umarł młodo, w wieku 37 lat, ale zdążył napisać ponad 500 wierszy i stać się ikoną romantyzmu. Wprawdzie na początku pisał głównie, by zrobić wrażenie na lokalnych dziewczętach, ale potem dominować zaczęły wątki polityczne. Burns zrobił furorę pośród intelektualistów przesiadujących w 18-wiecznych domach kawowych Edynburga. Noc Burnsa początkowo była kameralnym wydarzeniem organizowanym przez jego przyjaciół, ale wydarzenie się rozrosło na tyle, że słynną Auld Lang Syne, pieśń Solidarności, śpiewają dziś Szkoci rozrzuceni po całym świecie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I czas najwyższy na prognozę pogody. W nocy, na północy i zachodzie deszcz. W
pozostałych regionach padać nie będzie, ale na Podkarpaciu zrobi się mglisto. Mgły będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatury od minus 3 stopni na Podkarpaciu do 6 powyżej zera na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, południowy. Jutro na północy i zachodzie deszcz, w pozostałych regionach opadów nie będzie. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Punktualnie 6 po 23. Wieczór w Polskim Radiu 24. Intrygujące są podroby zeszyte w żołądku. Zaraz to wygoogluję i sprawdzę, o co dokładnie chodzi, biorąc pod uwagę, że Polacy jedzą i uwielbiają niektórzy przynajmniej polskie flaki. A tymczasem Państwa zapraszam na jedną rzecz, na bardzo interesującą wymianę zdań, jaka miała miejsce w debacie Dnia Polskiego Radia 24, którą poprowadził Grzegorz Jankowski. Po mojej lewej stronie Sebastian Gajewski z Centrum Daszyńskiego. Nie przypadkiem po lewej stronie. Dzień dobry, dzień dobry. Nie przypadkiem, dzień dobry. No tak, Centrum Daszyńskiego to jest organizacja związana z...